Z tej strony Tula i witam Was w The Sims 4 razem z naszą Julcią, która, jak widzicie, tutaj pracuje w ogródku dzielnie. Jest nieswoja i jest głodna, dlatego że, słuchajcie, biegałam z nią tutaj wszędzie w okolicy. I... O, patrzcie, stówka! To tą za... Albo dobra, zostawimy. Będziemy je może rozmnażać, bo wtedy miałam zadychę, to się to nie opłacało. I która nam się zrobiła zadychę? Za stówę. No i pięknie. To tam sprzedajemy, zostawiamy te za stówę. Codzienna rundka naokoło. Jeżynę zostawiamy. A resztę sprzedamy. Powiem wam, że całkiem sporo możemy zarobić na tym. Co to jest? A czekaj, nie da się tego... No, nie, próbki to ja nie chcę. Tutaj się uda wydobyć z kamieliny, więc tak zrobimy. Co ty tak nalałaś tutaj? To sprzedamy. Dlatego, że najczęściej niestety tam jakieś te figurki za 30, za 10 wychodzą, także to się nie opłaca. Tak, tutaj mamy, słuchajcie, ten miks jeszcze jeden, to skończymy. Jeden Julka wydała, myślę, że ten jeden jeszcze zrobimy. I dzisiaj, słuchajcie, wybierzemy Julce nową aspirację. Właściwie możemy już to zrobić. Różne propozycje były od Was. Ale stwierdziłam, że weźmiemy jej duszy towarzystwa. Masa osób też o tym mi napisała, by wybrać jej tą aspirację, bo ona bardzo pasuje do Julki i myślę, że teraz ją weźmiemy, dlatego że nowa w mieście, przedstaw się 10 Simom. Tutaj Julka w sumie jeszcze nie jest jakoś mega długą, dlatego myślę, że to będzie aspiracja, która bardzo pasuje do niej i do tej serii. Także tu musimy robić imprezy. Myślę, że to będzie ok. Musimy się przedstawić 10 Simom. Właściwie, gdyby się wzięło od początku, to byłoby fajnie, bo przecież Julka już sporo osób poznała, prawda? No ale Julka tutaj to skończy. Zje sobie i tak, chciałabym dzisiaj jeszcze zaliczyć jej 10 poziom umiejętności DJ-skich. Żeby po prostu już, wiecie, Julka osiągnęła wszystko, co się da, jakby... O nie, co tam się popsuło? Coś cicho mam, czekajcie. W tym klubie, w którym Julka teraz jest, i tak jak mówiłam, jeśli to dzisiaj nam się uda zrobić, Julka dołączy do kolejnego klubu, bo chcę wszystkie kluby przejrzeć, zobaczyć, jak to tam wygląda. Ale w tym pierwszym, co Julka jest teraz, zostaniemy do samego końca. Co byś... O, rybne taco. Patrzcie, ona cały czas tańczy, nie? Jak cokolwiek gdzieś stanie, to już tańczy. W domu na razie nic nie zmieniałam, no bo tych pieniędzy niestety za dużo nie mamy. Także, o, jabłka to sprzedamy. Aha, jeszcze tutaj dwie skamieliny mamy. Jeszcze za wcześnie na żabki. No niestety, niezbyt robię. To jest ile warte? To zostawiamy, oczywiście. Aha, a my mamy coś w lodówce? Mamy. Też wy mi mówiliście, że w lodówce... Ej, to pojedynczo się robi. To nic, to zostawię w lodówce, a resztę tutaj, że w lodówce niby ta wartość nie wzrasta. No nie wiem, wydaje mi się, że tak. Ale najwyżej zostawimy te w lodówce, co są. Tam już nie będę dokładać i zobaczymy faktycznie, czy to wzrasta, czy nie. Bo w końcu chciałabym to sprawdzić, bo u Adasia też mam w lodówce. 531 jest za winogrona, słuchajcie, i 495 jest za jeżyny. Także zobaczymy sobie później, czy to wzrasta, czy nie. Dobrze, Lucia, jemy. Później skorzystasz. Co do chłopaków, słuchajcie, na razie
Zostawiamy to tak, jak jest. Większość z was ostatnio mi napisała, że woli Żaka, który okazało się, że wcale nie jest taki zły, jak mnie się też na początku wydawało. Dzwoni Candy. Tak, kochanie, chcę wyjść, ale kurczę, no. Dobra, idziemy. Co prawda chciałam, żeby... poznaj, co wy się nie znacie? Zaproponuj zabawne zajęcia, żeby Julka się jeszcze, wiecie, wykąpała. No ale cóż, opowiedz śmieszną historię. Aha, mówiliście mi, że one już są najlepszymi przyjaciółkami, albo że... Candy z siostrą jest najlepszym przyjaciółką. Jezu, jak się wystraszyłam. Zaraz zobaczymy. No, tylko wiecie, co chciałam? Nie, bo to jest o kluby. To mnie nie o to chodziło. Obejmij. Candy. Towarzysko wesołe. Najlepsze przyjaciółki. To wy jesteście w końcu? No to one chyba są tymi najlepszymi przyjaciółkami. No to ja nie wiem, o co chodzi. Boże, ty musisz iść do toalety. Dobra, chodź, idziemy tutaj. Na wieś. A, bo to my jesteśmy z przy... A gdzie jest Żak? Słuchajcie, nie ma Żaka. Ej. Bez sensu. Rozpalimy. Przygotujemy drinka dla wszystkich, bo to nam wzrosną tutaj punkty klubu. No, nie wykąpałyśmy się. No trudno, chodź Julcia, chodź szybko. Ej, a gdzie jest ta przenośna DJ-ka? Kurczę. Przecież ja ją miałam ostatnio. Tańczcie sobie razem. Boże, jak ona jest znudzona, zobaczcie. Nie ma Żaka. Żak pewnie w pracy. Dożyć opał. Tęcz z ogniem. Wy tutaj wszyscy się znacie, więc no nie przedstawimy się. Ale... to nic. Boże, ona śmierdzi. No i co? Nie wzięłam, kurczę, tej DJ-ki, a chciałam, wiecie, pograć, nie? Żeby jej już to pozaliczać. Kurczę. No niedobrze. Ale to w ogóle ładnie jest. O, wiecie, że ja tak nigdy nie zwiedzałam takich miejsc? Co tu jest? Nie da się. Szkoda. Ale ładnie, bardzo ładnie jest. Już koniec? Dobra, to do domu, Julcia. Do domu, do domu. No wiem, już idziemy do domu. Dobra. Moja droga, ty pod prysznic przede wszystkim. A patrzcie, tu zostawiłam, jak to się stało. Jakoś tak w ogóle dziwnie. Przecież ja to miałam w wyposażeniu. Nie wiem, czemu to się tak zrobiło. Dziwna sprawa. No ale to nic. Okej. Żabki rozmnożymy. Dobra. Prysznic i zrobimy sobie spotkanie klubowe, bo ja chcę, żeby właśnie Julcia pograła trochę na DJ-ce. Mówiliście mi o tej piwnicy. Ja nie wiem, czy wam chodzi o tę piwnicę, co ja już ją pokazywałam, no bo innej piwnicy tam nie ma. Ja już pokazywałam tę piwnicę w tym klubie, słuchajcie. Zresztą zaraz pójdziemy, to zobaczycie. No, raz, dwa, Julka. Ten prysznic tam aż taki w ogóle świetny, że ten prysznic trwa po prostu wieki. No ale cóż,
Nie mam jakichś rachunków czasami? Nie. No. Rozpoczniemy sobie spotkanie. Jesteśmy. Dzisiaj ich jeszcze nie przebierałam. Na kolejny raz ich przebierzemy. Patrzcie, jak ich dużo, co? W ogóle. Fajnie to wygląda. Chciałam się przywitać. No, jak ja to kliknę? Powitanie klubowe. Przynajmniej z naszymi, wiecie, głównymi bohaterami, czyli Candy Jackiem i Paolo. Aha, bo on chyba jest jeszcze w jednym, prawda? Tak, w siłownikach. Tak, przywitaj się. I teraz ty? Pięknie! Dobra. Idziemy do środka. A, tu już ktoś gra. Wam chodzi o tę piwnicę tutaj na dole, prawda? Ja już tutaj pokazywałam tę piwnicę. Byliśmy tutaj. Tu nawet się z Jackiem obściskiwaliśmy w tej szafie. I tu pokazywałam właśnie, że to sekretne pukanie jest tak, że ja to widziałam, słuchajcie, bo nic innego już tutaj nie ma. W pierwszym odcinku chyba pokazywałam, czy w drugim, nie pamiętam. Gdzieś już na pewno pokazywałam. Słuchajcie, oczywiście na początek taniec grupowy. Taneczno bugiugi. Zapraszam wszystkich. A, kurczę, mi to. Super. Pięknie, pięknie. Dobra. Ale nie wszyscy tańczyli. Ja myślę, żeby wszyscy tańczyli jeszcze raz. To teraz w tany. No, Candy też. No. 2, 4, 6, 7. O, teraz są wszyscy. Zobaczcie. No. Super. Teraz to fajnie wygląda, co? Brawo, Julcia, brawo. Dobra, także Julka, ty, moja droga, trochę pograsz teraz. Co byśmy pograli? A może właśnie naszą muzykę pogramy? To jest dobry pomysł. Mamy wszystko włączone? Aha, głośność. Zróbmy wysoką, w końcu impreza. Już! 10 poziom! Ale jaja, czekajcie. Julia mistrzowsko opanowała tajniki pracy DJ-a i może wybrać nowy gatunek muzyki. Julia może dosłownie wywołać nastrój, który udzieli się publiczności, korzystając z opcji Zainspiruj publikę. Chcesz więcej własnych miksów? Żaden problem. Julia blokowała składniki Epoka Cyfrowa, Ostra Impreza i Elektryczne Ucu. Ponadto Julia odblokowała robokask. Jej, który zwieńczy strój sceniczny w komodzie. Ej! Czekajcie. Dobrze, już jestem. A czy tutaj możemy to zmienić? Zaplanuj strój. To czekajcie, bo ja chcę ten kask. W końcu się udało. Super, chodź Julcia, chodź. Jest! Zobaczcie, jest! Wow! Super! Jaki damy? Tak, żeby jej pasował. Może zielony? Mhm. Myślę, że będzie ok. Pięknie! Brawo, moja droga. Tutaj wszystkich znasz, ty się nie przedstawisz, kurczę. Tylko sprawdzę, czy ona tutaj wszystkich zna.
kurczę, no. Czekajcie, bo chciałbym jej chociaż... Aha, ty już idziesz. Jest przyjazne powitanie. Tutaj Dona to wy, to ty znasz. Wszystkich zna. Kurczę, patrzcie, no ona wszystkich zna. Tu jeszcze nie znamy, chodź. Tutaj się znacie, tutaj ze wszystkimi się znacie. No, poznaj się jeszcze z nią. O, czekajcie, tu chyba tego pana nie znamy, co? Znamy. Dobra, chodziłka. Gramy jeszcze chwilę. Czekajcie, inaczej zrobimy. Przebierz się. Na imprezę. Tak. I chodź teraz, pograsz swoje miksy. Proszę bardzo. Chodź, Julcia. Udało się! W końcu mamy ten kask hełm. Super! Wiecie co, zobaczymy jeszcze jak tutaj nasze... Patrzcie, mamy punktów! Może coś kupimy? Co byśmy mogli kupić? Co to jest? Aha, osiągnięcie w pracy, to nie. Może tu z tych rzeczy byśmy kupili? Czyli klubowe to nie, logo klubu. A wezmę. Dywan klubowy. Kupię. Chcę kupić wszystko, bo w tym klubie zostaniemy, tak jak już wam mówiłam. Także później sobie zobaczę już poza odcinkiem, jak to wygląda. Ale jeszcze chwilkę tutaj pogramy. Chwilkę, jeszcze nie jest aż tak zmęczona. No co, Ziulcia, ta twoja muzyka średnio. Żadnego napiwku. Ej, właśnie, a ona przecież może... Nie. O, nakręć publikę. A, to może ona przy tych swoich nie może. Wprowadź nastrój. Oszołomienie? Co to? Jej! Mamy napiwki w końcu. Okej. No i co wy tutaj robicie? Czemu nikt się nie bawi? To może zmienimy stylu noise. Zobaczymy. A nie, to jest beznadziejne. Nie podoba mi się. O, czekajcie, zainspiruj publikę. Wprowadź nastrój pobudzenia. Fajnie to wygląda, co? Mamy napiwki. A tutaj znamy wszystkich, także tutaj niestety nic nie zaliczę jej do aspiracji. No tak coś słabo. Dobra, słuchajcie, lecimy do domu. O, jakieś mamy napiwki, dobra. Ja ogarnę Julcię. I rano, słuchajcie, przystąpimy jeszcze do innego klubu. Dobrze, słuchajcie, Julcia właśnie wstaje. Tutaj widzę, że mamy do ewoluowania roślinki, więc to zrobimy. Szybciutko. Może wiecie co, szybko jakiś też obraz namalujemy.
Może po Bartowi zobaczymy. Abstrakcyjnego jeszcze nie mamy. Dobra. Później sobie zresztą, nawet jak maluje, tańczy, nie? O, spójrzcie, jaki ładny. No. To oczywiście sprzedamy. Później, moja droga, masz jeszcze skorzystać, prysznic i dołączymy do kolejnego klubu. Oj, czekajcie, patrzcie, mamy jeszcze winogrona. To zbieramy. Zbieramy na nowy dom. Zanim my się dorobimy domu, to kurczę, kupa czasu. Właśnie to byśmy musieli... Dlatego ja wystawiłam to, bo ona pisała ten utwór. Dobra, ale to wiecie, co zrobię już poza odcinkiem, bo to zajmuje bardzo dużo czasu, żeby ona to napisała. Także przed kolejnym odcinkiem już to jej zaliczam. Dobra. O, to jest ten, dobrze. Także kochani, wybieramy kolejny klub, bo chcę sprawdzić wszystkie, tak jak mówiłam, ale w tych konsoletach zostaniemy i tylko tutaj Julka będzie liderką. W kolejnych to tylko tak będziemy to łączyć, zobaczyć, jak to wszystko wygląda, a na koniec założę Julcia swój klub. I tak się zastanawiam, wiecie co, chciałabym dołączyć do tego. Renegaci. Nigdy jeszcze nie widziałam, jak to wygląda, no bo to taki trochę kontrowersyjny klub, prawda? I myślę, że tutaj właśnie dołączymy. O Boże, tu jakiś dzieciak jest liderem! Serio? Musi zrobić dobre wrażenie na dzieciaku, tak? Spoko po prostu. Przyjazna... O właśnie, przedstawimy się przynajmniej wszystkim. O, to jest ta fajna simka. No, ładna jest. Od razu nam się zaliczy. Ale dzieciak! Dzieciak jest tutaj liderem! Naprawdę? Dajcie spokój. A nie macie tutaj jakichś ubrań? Ej, wiecie co, wejdę im tu, no, może później zmienię, bo musiałabym w tego dzieciaka wejść, nie? Tylko tak, teraz wy mi powiedzcie... Aha, bo jeszcze nie jesteśmy w tym klubie, prawda? Zapytaj, jak minął dzień. Praw humor. Ten klub wiecie, no do Adasia na przykład czy coś, no to mi nie pasuje, wiadomo. Ale no tutaj chcę sprawdzić wszystkie i dlatego wybrałam właśnie ten klub. Żeby zobaczyć, jak to wygląda. No. Sergio, nie, nigdzie nie idziemy, ty jesteś z Candy, daj spokój. Chyba, że to on chciał wszystkich zaprosić. No ale ja teraz tutaj próbuję się dostać do klubu i musimy zrobić dobre wrażenie na tym dzieciaku. Rozmawiaj o klubie. No i poproszę o przyjęcie. Myślę, że nas przyjmie, co? Ten nastolatek też tak wygląda. Zobaczcie, nie? Jakiś kurczy makijaż. Ci rycerze żywopłotu też mnie interesuje. No i co? Jesteśmy już w klubie? Nie. No, no kurde. Poproszę o przyjęcie. Jej! Czekajcie, zobaczymy, co oni tutaj mają. Sabotuj obiekty? Zachowuj się złośliwie wobec wszystkich, zachowuj się podle wobec członków klubu. Nie zachowuj się złośliwie wobec członków, czyli musimy być podli. No cóż. No dobra, słuchaj, mały, ja dla ciebie bardzo chętnie będę podła. Zgań. Skoro takie są wymogi, no to cóż, ja poradzę, tak? O, czernie, aha. O, dobra. To bana epso ina. Czargo munda. Jabihorm. Jabihorm. Wszystkich tutaj. Oh my god. No, ten klub jest... faktycznie kontrowersyjny, że tak powiem. Myślę, że tak do nastolatków pasuje. Albo właśnie dla takich bachorów złych.
O, punkty nam rosną. Masakra, jaki klub, co? Wskazanie załamanie reguł. Obraz. Co to była za muzyka? Okej, a co ona robiła, bo nie wiem. Wy się znacie, tak? Jezu, i teraz wszyscy będą wściekli, co nie? Pij ze stroju. Dobra, ale gdzie my jesteśmy? Na basenie, tak? Okej. O, to czekajcie, przejdziemy tutaj... Wy się też znacie, ty wszystkich znasz, tu się jeszcze poznaj. Wy się znacie. Tutaj. Denis! No! Z Czarnej Wdowy. Dobra, zostaw ich tam już. Chodź tutaj, się poznaj z nimi. No, ten klub, powiem wam... niezły. Chociaż my powinniśmy się chyba, wiecie, tak witać w ten sposób. No chodź, Julcia. Ej, a to jest ich tutaj spotkania są? Aha. Okej. Okay. Ej, to jest tu jakieś takie, nie wiem... sekretne miejsce takie ich, czy coś? Bo przeważnie oni wszyscy mają w tych swoich klubach, ale chyba nie, a... Nic takiego tutaj nie widzą. O, Julka. To ci wybrałam klub, co? No ale co? Wszystkie to wszystkie sprawdzamy. 5 dopiero. Patrzcie, no i wszyscy wściekli po prostu. Nie ma tu nic. Szkoda w sumie. Poznałaś się z tym Denisem? Nie. Poznajcie się. Ej, wejdę tutaj do nich i im jakieś dopiero stroje klubowe, do tego małego wejdę, żeby wiecie. Jakieś takie czarne skóry albo coś w tym stylu. Myślę, że byłoby fajnie. No witaj, Denis. No, ja wiem, że ty jesteś fajnym, sympatycznym staruszkiem, ale ja muszę być podła, niestety. O, mamy 3 przyjaciół? Naprawdę? Jak to możliwe? Dobra, nikogo więcej niestety tutaj nie ma. Czekajcie, czekajcie, tu ktoś idzie, my się znamy? Mortimer? Znamy się. Kurczę, wiecie co, no chciałabym mi zaliczyć te 10... Żeby się przedstawiła 10 Simom, no ale niestety nikogo tutaj nie ma. To nic, chodź, Julcia. Skoczysz sobie na bombę. O, zdobyta złośliwość. No. I... Pięknie. Pięknie, Julka, po prostu. Aj. Zgań. Ochlap. A wy się skąd znacie? Bo ja go nie kojarzę w ogóle. Ochlap ich. Chociaż to jest... Do przyjaznych się zalicza, także no nie wiem, Julka. Spójrzcie. Spójrzcie na to. Po prostu... Pięknie. Julka, wyłaź stąd. No. Tak, trójka mi się tutaj kojarzy, bo takie błędy to w trójce są, nie? Dobra, wracamy do domu. Dobra, jesteśmy w domu. Jak ty wyglądasz? Nie wyglądasz źle, ale kurczę, środę w nocy jest. Dobra, wiecie co, ogarnę ją. Jeszcze szybko rano gdzieś się wybierzemy, żeby jej zaliczyć tutaj, żeby przedstawiała się 10 Simom, żeby już pójść dalej z tym.
Także, aha, właśnie, czekajcie, czekajcie, bo mówi się, żebym kupiła jej cechę niezmordowana, że to jej się przyda. Niezmordowana, tak, potrzebuję mniej snu, myślę, że to jest okej, okay. Weźmiemy jej to. Dobra. Przydaje się, bo później Juka będzie też robiła imprezy, bo to będzie jej potrzebne do aspiracji, także... Także dobrze, kochani, wracam do was rano. Dobra, Juka wstaje, popsuła nam się toaleta. Zatrudnimy złotą rączkę, słuchajcie. To dam 50, a wiecie, poznamy może kogoś nowego. Mam nadzieję. Co tu jest? Truskawki. No ale dobra, weź te truskawki. Poczekamy, aż przyjdzie. I jeszcze wybierzemy się gdzieś na miasto, by poznać resztę simów i będę powoli się z wami żegnać. O, czekajcie. Ewoluuj. I podlej. I zbierz plon. To poczekaj, bo przyszedł złota rączka. Chwila, chwila. Zostaw. Chodź. Przywitaj się. No. Czy ty nam naprawiłaś już? No nie naprawiłaś tej toalety. Dobra, zbierz cały plon i podlej. Chodź, Julcie, chodź. Już wszystko ewoluowałam? Chyba tak. Dobra. Nie gadajcie tutaj przy basenie. Ej! Ona na mnie naprawiła tej toalety. Swoją drogą... Tak dość ciekawie wygląda, co? Zobaczcie. No. Złota rączka. Koniec klubu. No, chodź, Julcia, szybciutko. No, chyba nam teraz naprawi, nie? Dobra. A my, słuchajcie, wybierzemy się gdzieś na miasto, by jej to zaliczyć. Podróżuj. Okej. Okay. Zabrałam ze sobą Candy, słuchajcie. Czekaj. Zapytaj ją, jak minął jej dzień. Przyjazne powitanie. A wy się znacie, prawda? No pewnie. Kurczę, no. Ty, Julka, wszystkich znasz w tym mieście. Nie byłam tutaj jeszcze, słuchajcie. No idź, poznaj się. No czekaj, zaraz pogadacie sobie. Tylko poznaj się z nią. O, a tego pana znamy? Znamy. Kurczę, no. Wszystkich znamy. O, jakiś kosmita? Też znamy. No nie mogę, wszystkich znamy w tym mieście. Ciebie też chyba znamy, prawda? No. A nie, nie znamy się. No, Julcia, poznaj się. Dwóch nam brakuje, kurczę. Czekajcie, tu ktoś idzie. Czy my się znamy z tobą? Stój. Caliente, znamy się, no. Ej, no jednego nam braknie. Espresso weźmiemy sobie. Dobra, zostaw już go. No i jednej osoby nam brakuje, słuchajcie, no. Czekajcie, tu ktoś idzie. Jest! Julka! Zaraz z Candy pogadasz. Gdzie ta Simka, choinka? Julka, gdzie ty jesteś? Aha. No i? Zostaw ich. Chodź do niej. Julcia. No.
No w końcu. Humor. I co teraz mamy? Urządź trzy imprezy i zdobądź srebro na trzech imprezach. Także kochani, w kolejnym odcinku oczywiście robimy imprezę. Jak najbardziej. Zaprosimy naszych przyjaciół. O, jeśli chce siusiu. A na dziś ja już będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Julka osiągnęła 10 punkt umiejętności DJ-skich, także super, ja bardzo się cieszę. Zdobyła ten fajny taki hełm. Super, naprawdę. Dołączyła do kolejnego klubu, w którym myślę, że długo nie będziemy, bo ten klub jest, wiecie, no taki, niespecjalny tak naprawdę. No, ale chcę sprawdzić wszystkie, więc też do niego musieliśmy dołączyć. Znaczy musieliśmy, chciałam dołączyć, tak? Także dobrze, kochani, na dziś ja już się z wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie odcinka i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa!